serdecznie. Od razu chciałbym zaprosić Was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i przychodzę szybko do tego, co się działo, a działo się sporo, szczególnie nad ranem. Ja czekałem na walkę Jareda Andersona z Charlesem Martinem. Walka okazała się inna niż myślałem, ale czy gorsza? No znowu może pójdę pod prąd, bo już znalazło się wielu krytyków występu Jareda Andersona. Ten, który miał 14 nokautów z rzędu, szedł bardzo szybko, nie pokazywał słabości, bo nawet jak gdzieś tam głowa odjechała i poszedł za mocno do przodu i przyjął jakieś uderzenia, tak jak to było w walce z Forrestem, gdzie przyjął od naprawdę prawdziwego punchera mocne ciosy i nic mu nie było, no to już jakby bez konsekwencji, bez żadnych oznak doprowadzał do nokautu na swoim rywalu. Tutaj jakby stało się zupełnie inaczej. Martin, który moim zdaniem po prostu zawalczył lepiej niż wielu się wydawało i mi również, dał mu 10 rund. 10 rund doskonałej nauki. 10 rund dla nas bardzo dobrego pojedynku stojącego na wysokim poziomie. Ja sobie z ciekawości zobaczyłem, z kim walczył Mike Tyson z niejakim Yangiem o rekordzie 9-6 w momencie, kiedy miał 15 walkę. Oczywiście Tyson był młodszy, oczywiście Tyson miał większą częstotliwość walk, ale też równie łatwo nokautował, a Anderson moim zdaniem nokautuje na wyższym poziomie. To, że nie udało mu się znokautować Martina, to jakby w dużej mierze też zasługa Martina. Można po tym pojedynku poddawać wątpliwość siłę uderzenia Andersona, ale też Martin wylądował na deskach. Nie był w każdym razie zamroczony ani razu, ale mimo wszystko na tych deskach się znalazł, a to jest facet, który mierzy 196 cm wzrostu, waży 113 kg wagi, były mistrz świata w sile wieku. Oczywiście ja nie znam słabszego mistrza świata, wakujący tytuł wygrany z Głaskowem przez kontuzję tego drugiego. No to świadczy w jakich okolicznościach został tym mistrzem świata. Od razu później po ten tytuł wyszarpał mu Anthony Joshua. Nawet wyszarpał, to za dużo powiedziane, bo po prostu sobie zabrał ten tytuł. Natomiast tak jak powiedziałem, on dojrzał na przestrzeni tych lat od pojedynku z Joshua i moim zdaniem Martin jest teraz zdecydowanie lepszy, jeśli chodzi o mental, dojrzalszy. Ma lepsze umiejętności, bogatsze doświadczenie. Oczywiście nie jest już tym samym pięściarzem, bo nie jest tak młody, ale mimo to na 15 walkę dla zawodnika, który nie wychodził poza którąś tam rundę, to jest sporo i tak jak powiedziałem, Jared Anderson może tylko i wyłącznie z tego pojedynku zabrać do swojego warsztatu sporo. Tak jak robił to na przykład Canelo Alvarez w walce z Mayweatherem, tak jak robił to Canelo Alvarez w walce z Golovkinem, kiedy z Mayweatherem zabrał te wszystkie odchylenia głowy, rolowanie ciosów, kiedy z Golovkinem zabrał te wszystkie ciosy sierpowe bite z góry. To wszystko Alvarez zabrał do swojego warsztatu po właśnie takich trudnych pojedynkach i do tego one służą, a jednocześnie ten był pojedynkiem wygranym. Alvarez musiał w walce z Mayweatherem dopisać sobie pierwszą porażkę do swojego konta. Oczywiście nie porównuję tutaj skali Martina do Mayweathera, absolutnie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Chodzi mi o to, że właśnie z takich walk można coś wyciągać, na takich walkach można się czegoś uczyć. I czego tutaj mógł się Jared Anderson nauczyć? Z tego, co ja widziałem, no to przede wszystkim przy tych gabarytach, a od Martina są jeszcze więksi w tej kategorii wagowej. Mówię o Fury, Wilderze, Joshule, ale ta generacja, która depcze im po plecach, to też są dwumetrowcy. No nie może tak dużo się odchylać. On musi
bardziej schodzić na boki. To próbował robić, nie wiem czy przestał ze względu na zbyt duży respekt do ciosu rywala, bo Martin 29 wygranych, 26 przez knockout. Naprawdę mocno chłopak bije. No i Jared Anderson już tutaj miał pewną obawę, żeby tak blisko wchodzić. No ale w momencie, kiedy pilnował tej dyscypliny w pierwszych czterech rundach i zabierał się nogami z tych ciosów, a nie poprzez tylko leniwe odchylenie, które bardzo szybko zlokalizował Martin i trafiał tam lewym prostym, no to wyglądało to dla niego dobrze. Anderson zresztą jak się trochę zmęczył, bo nie chce mi się wierzyć w to, co mówi, że on chciał przeboksować 10 rund. Widać, że po każdym mocnym ciosie chciał swojego rywala wykończyć. No to Jared Anderson w momencie, kiedy zabierał się nogami, no to wszystko wyglądało dobrze. Później jak dostał tej zadyszki, o której mówię, do tego wrócił i ta walka przebiegała również po jego myśli. Tam miał na pewno słabszą piątą rundę, gdzie trochę znowu zaczął jak jeździć bez głowy, ale zobaczył też szybko w tym pojedynku, że no to może się źle skończyć. Nie zgodzę się też z tym, że Martin był o włos od tego, żeby Andersona znokautować, bo nawet w tym 10 starciu to nie gong uradował Andersona, tylko on już doszedł do siebie, ma mega szybkie recovery. Oprócz tego, że ma twardą szczękę, to dojście po mocnym ciosie do siebie jest niezwykle szybkie. On był przytomny, bronił się, blokował już sekundę po tym, jak przyjął ten najmocniejszy cios Martina. Dlatego tutaj Jared Anderson sprawdził się na wielu płaszczyznach. Tlenowej też, chociaż będzie musiał jeszcze to podciągnąć, no bo Martin miał tu krótki okres na przygotowanie, więc stąd tego tempa aż tak nie windował. Potrafi przyjąć mocne uderzenie. Wątpliwość podajemy siłę jego ciosu, chociaż akurat Martin mógł być dobrze nastawiony, a nikt też oprócz Joshua go tak poważnie nie schodził. Nawet tam jak Joshua go trafił, to też on tak padał właśnie jak z Andersonem, czyli padał w miarę przytomny. Później Joshua go szybko dokończył, Anderson nie zdołał tego zrobić. Jeśli chodzi o... Także tutaj Anderson moim zdaniem na plus i wyjdę naprzeciw tym wszystkim, którzy twierdzą, że rozczarował w tym pojedynku. Po prostu ja miałem w stosunku do niego większe oczekiwania, ale to też Charles Martin sprawił, że Anderson nie sprostał tym moim oczekiwaniom i być może wielu ekspertów. Jeśli chodzi o Mahmudowa z Akpejori, no to walka skończyła się tak, jak to przewidywałem, czyli różnica w jakości bokserskiej tych pięściarzy była ogromna i poza tym, że gabaryty i siła podobna, to jakość było widać po stronie Mahmudowa od pierwszej sekundy. Zresztą on sam to zobaczył i nie miał zamiaru dłużej trzymać tego pojedynku. Także tutaj dobra wiadomość, że Mahmudow dla niego podpisał kontrakt z grupą Top Rank, bo ci mają takie pieniądze, które mogą skłonić jakieś większe nazwisko do tego, żeby z nim zawalczyło, a tylko tego potrzeba Mahmudowi w jego karierze. Wielkich nazwisk do tego, żeby mógł ich nokautować i dokopać się do walki o tytuł, no bo bez tego absolutnie nikt takiego zawodnika nie będzie chciał brać. Jest niebezpieczny, mocno bije, potrafi przyjąć, więc po co komu takie ryzyko w momencie, kiedy nie będzie dużych pieniędzy. Jeśli Mahmudow dalej by boksował dla Kanady w Kanadzie, no to absolutnie takiej szansy by nie miał. Teraz z grupą Top Rank te perspektywy się rozszerzają. Ja pracowałem przy walce z Savannah Marshall, bo to mówię o głównej walce wieczoru z Amerykanką Desert. Amerykanka wyszła, mimo tego, że walczyła o 4 tytuły mistrza świata, zaśpiewała hymn. Czasem jej trochę śliny zabrakło, ale
Ale mimo wszystko szacunek, że przed takim pojedynkiem z tak mocno bijącą rywalką była w stanie to zrobić. No i na tym pochwały, jeśli chodzi o Dezerne, się kończą. Ja po cichutku myślałem, że Marshall wygra ten pojedynek przed czasem. Dlaczego? No bo Dezerne jest otwarta na prawy prosty, o tym mówiłem. Marshall ten prawy prosty bije mocno. No ale te rundy dwie minutowe, wiadomo, no i niesamowita odporność Amerykanki spowodowała, że wygrała na punkty, chociaż też wyglądało, jakby ją walec po tej walce przejechał, chociaż jeden sędzia przyznaje w pojedynku remis. Za Dezerne nie stoi żaden promotor, więc ja nie upatruję tutaj absolutnie spisku, łapówki czy czegoś w tym rodzaju. Po prostu ten sędzia nie zna się na boksie, no bo walka tak jednostronna, to rzadko się zdarza na tym poziomie. To oczywiście odrębny problem jest, że kobiety mają tak zróżnicowany poziom, że walczy zawodniczka, która ma 4 tytuły i nie umie boksować. Bo poza tym prawym cepem, który leci aż z Virginii, bo stamtąd pochodzi Dezerne, no to wybaczcie, nie prezentuje nic. No i niesamowitą odporność, którą pozazdrościć może nie jeden mężczyzna. Natomiast, tak jak powiedziałem, ma 4 pasy mistrza świata. Wyobraźcie sobie, że zwycięzca walki Usyk Fury ma takie umiejętności. To jest w ogóle niemożliwe, żeby się ktoś znalazł. A tutaj przechodzi zawodniczka z dwóch kategorii niżej, Savannah Marshall. To też jest drugi problem boksu, że ten poziom jest tak zróżnicowany tych zawodniczek, tak słaby, że jak jakaś trafia się wybitniejsza, to może przeskoczyć sobie 7 kategorii, jak moja ulubienica Amanda Serrano. No i przeskakuje i deklasuje tą Dezerne. To samo jest w pojedynku innym tego wieczoru, który komentowałam, Natasha Jonas, która świetnie boksuje. Nawiasem miała boksować z Ewą Piątkowską, ale Ewa Piątkowska poszła inną drogą i teraz walczyła w ten sam weekend, w który Natasha Jonas walczyła z Wyatt Kanadyjką, to Ewa Piątkowska ze 140-kilogramowym fryzjerem walczyła. No ten poziom chyba nasze zawodniczki przeraził i nasze mistrzynie świata, jak zobaczyły ten poziom boksu kobiecego, jak wzrasta, a wzrasta z poziomem i prestiż tych pasów i pieniądze, bo przecież przekonała się o tym Ewa Brodnicka, kasując ogromną sumę za Michaela Mayer. No to uciekły właśnie w te friki. Ale wspominając już o tym poziomie różnym, no to walczy o tytuł mistrza świata Kanadyjka Wyatt, która, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie umie boksować. Ktoś, kto w ten sposób zadaje ciosy, bez żadnej koordynacji, stoi w miejscu jak drewno, bez żadnego ruchu głową i tylko przyjmuje, ona boksuje o mistrzostwo świata, nawet tych kroków bokserskich dobrze nie umie. To też jest bardzo duży problem boksu kobiecego, że ten poziom jest zróżnicowany i dopóki nie będzie tego napływu z boksu olimpijskiego, bo tam jest zupełnie inaczej, no to cały czas do tego problemu będę wracał i tu nie jestem, nikogo nie dyskryminuję, po prostu mówię jak jest, jak mężczyźni słabo zawalczą, to jakby no może nie równam ich ziemią, ale oceniam obiektywnie to, że zawalczyli słabo, a w boksie kobiet, mówię, to się zdarza nagminnie, że ta różnica poziomów jest zbyt duża. Szczególnie razi to na poziomie mistrzowskim. Walczył tam też Ben Whitaker, no, lekko poszło poprzeczka w górę, on też przez to mniej trochę pajacował niż w poprzednim pojedynku, mniej było tego aktorstwa dla niego na plus, ale jakby poszły dwie poprzeczki w górę i dwa levele wyżej był ten rywal niż Białuski, to też Ben Whitaker by ten test zdał, a jednocześnie by się nauczył więcej i szybciej i może tego aktorstwa byłoby jeszcze mniej, co by było na korzyść dla widowiska i samego Whitakera. Kolejny pojedynek na tej właśnie gali, to zaczęli z Jeffreysem, tam szybko
zobaczyłem, jakim faworytem jest Zach Chelly, a po pierwszej rundzie widziałem, jaki timing łapie, jaką ma szybkość Jeffries i mimo tego, że nie boksował sporo, bo miał tam chyba 2-letnią przerwę i wrócił szybką 6-rundówką, no to widziałem, że po poczuciu dystansu w pierwszej rundzie postawiłem szybko na Jeffriesa i tak też było. Także to myślę, że taka największa niespodzianka tego weekendu. Dalton Smith nokautuje Maxwella bardzo widowiskowo, ale ja nie zmieniam na przykład zdania, że Dalton Smith w tej kategorii wagowej dominować nie będzie miał tytułu mistrza świata, jeśli tam któremuś z tych wybitnych zawodników noga się nie poślizgnie, gdzieś te tytuły nie będą rozdane. No to do takich zawodników jak Teofimo Lopez czy Reggie Progre to mu sporo brakuje i myślę, że tego poziomu po prostu nie osiągnie, a na rynku brytyjskim może dawać ciekawe, krwawe pojedynki. To by było wszystko. Gruchnęła wiadomość, że Charlo, ale nie ten będzie rywalem 30 września Saula Alvareza. Są tego plusy i minusy. Jaki plus jest? Na pewno taki, że ten Charlo miał krótszą przerwę, że ten Charlo ma 4 pasy i łatwiej tę walkę reklamować. No, reklamuje się sama, niekwestionowany versus niekwestionowany mistrz świata. I kolejnym plusem jest taki, że ten brat większy, zdecydowanie większy, czyli Jarmal, który jakby już dojdzie do siebie i złapie odpowiednią formę i poradzi sobie z problemami pozaringowymi i wejdzie z powrotem w trening i odbędzie jakąś walkę, powiedzmy na przetarcie, ze słabszym po prostu rywalem niż Alvarez, będzie mógł pomścić tego mniejszego, bo odwrotnie no to słabo by to wyglądało. Także wszystko tutaj się zazębia. Ja chętnie pojedynek Alvarez Charlo Jarmal obejrzę, no a później pomstę brata również, bo przewiduję, że wygra pojedynek Saul Alvarez, natomiast walka sama w sobie mega ciekawa i tu też pójdę pod prąd tym wszystkim, którzy głosy sprzeciwu co do tego pojedynku wysuwają. Sam z ciekawości, bo myślałem, że między braćmi nie ma aż takiej różnicy i że po prostu walczą w innych kategoriach wagowych ze względu na to, żeby nie konkurować ze sobą. Nie ma, zadzwoniłem do Artura Szpilki, on twierdzi, że jest spora różnica w gabarytach, bo ćwiczył w Houston z jednym i drugim i że Jarmal jest zdecydowanie wyższy, ten mistrz WBC jest wyższy, jest większy, także no, tak jak powiedziałem, no tylko na plus, że później większy będzie chciał pomścić mniejszego, ale sama w sobie walka niezwykle ciekawa, bo i tak on będzie wyższy z lepszymi warunkami fizycznymi niż Alvarez, on będzie trochę lżejszy, ale tą muskulaturę u Charlo podejrzewam, że nie jest tak trudno zbudować, jest to atleta z krwi i kości, w genach ma boksy, także tutaj będzie super, szykuje się też naprawdę sporo ciekawych informacji w polskim boksie. Ja nie jestem kompetentny do tego, żeby o nich mówić, natomiast trzymam mocno kciuki, żeby to wszystko wyszło, bo to może być tak jak pisał pan Andrzej Wasilewski, naprawdę najlepszy rok w polskim boksie i to mówię tutaj o walkach, które nas czekają, nie tylko tej UCI DBA, która odbędzie się w Polsce, ale walkach Polaków i to walkach wyjazdowych. To późnym latem, wczesną jesienią mogą się odbyć aż 3 pojedynki z tego co kojarzę i to 2 na bardzo wysokim poziomie, bardzo ciekawe z nieoczywistym faworytem. Trzymam kciuki za to wszystko. Ja w sobotę wybieram się do Mateusza Borka na galę. Dawno Mateusz żadnej gali nie organizował. Będzie okazja z nim porozmawiać. Pewnie jakąś relację z tego wrzucę. Dlatego zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam wszystkich.